Nie we wszystkich Gibsonach, bo jeszcze o tych będziemy dzisiaj dużo rozmawiać, ale akurat w tych, których używam, szczególnie teraz, zakłożone są pick-upy polskiej firmy Jakubiszyn. To jest taka stara marka. Ja jeszcze pamiętam, jak grałem w TSA Evolution z Machelem, to on już miał oczywiście wtedy, już byli wielką gwiazdą, więc Nowak miał Les Paule customy oryginalne, a Stefan SG Gibsony oryginalne. Ale Stefan mi opowiadał, że początki TSA i tam jak nagrywali płytę live w Teatrze Stu w Krakowie, to on nie miał jeszcze Gibsona, miał Jakubiszyna, gitarę SG. Krzakleski mi opowiadał, że miał Jakubiszyna gitarę w tamtym okresie, bo to lutnik z Wrocławia. Styczyński się przyznaje do jakiegoś Jakubiszyna. Wielu ludzi z tamtego okresu mówi, że mieli te gitary, nie stać ich było na Gibsona, to używali gitary Jakubiszyna i one podobno były doskonałe. Więc ja pamiętałem, że jest to jakaś estyma, pewnego rodzaju taka nostalgia za tymi gitarami, chociaż no, dzisiaj to już nikt nie używa tych gitar, nie ma ich na rynku, pewnie są gdzieś w rękach prywatnie albo kolekcyjnych gdzieś. Natomiast odezwał się chłopak, syn Grzegorz Jakubiszyn, z propozycją, że wznawia markę i że będzie robił pick-upy i czy mógłby wysłać na testy przetwornik. Ja jestem otwarty, bardzo chętny na takie tam zajawki, bo ja nie mam symbolu Ameryki w głowie, żeby pod tym względem, nie? Żeby to musi być amerykańskie, bo jak nie, to nie gra. Nie? Więc bardzo chętnie. No, będę szczery. Pierwsze produkty nie trafiły do mnie. To znaczy, Grzegorz mi wysłał prawdopodobnie coś takiego, co inspirowało go może uniwersalnością, to, co ludzie generalnie lubią, czyli że pick-up musi być silny, musi być lekko sprasowany, musi być dżynżynowaty, musi mieć wszystkiego dużo i tak dalej. Ale akurat ja jestem z tej szkoły, że w ogóle nie. Nie? Że pick-up w gitarze nie może być za słaby, ale nie może być za silny. Nie może mieć własnej kompresji, musi być bardzo dynamiczny. I generalnie, co najważniejsze, szczytywać konstrukcję gitary. No bo jak założysz do gitary, nie wiem, pick-up EMG, z całym szacunkiem dla użytkowników, to właściwie nie ma znaczenia, na czym grasz, bo to przetwornik kreuje cały sound. I ty możesz grać na nodze od stołu z podłączonej do deski od żelazka. I sound będzie dokładnie ten sam, co na Gibsonie za 30 tysięcy złotych. Natomiast kiedy już rozmawiamy o pick-upach pasywnych, starego typu szczególnie, to on bardzo, to jest duża interakcja z gitarą. Też warto czasem posłuchać instrumentu, jak gra bez wzmacniacza z deski, usłyszeć, jakich pasm drzewo nie ma i nadrobić to pick-upem. Albo wręcz przeciwnie, zareagować w drugą stronę, czyli zlimitować pewne brzmienia. Jeżeli ma za dużo środka, to zrobić pick-up, który ma go po prostu mniej. I tak dalej. Więc zaczęliśmy przygodę. I no, te pierwsze, sorry Grześ, no, nie wyszły, ale pewnie znajdą swoich odbiorców, bo to pewnie były pick-upy do czego innego, czyli może do jakichś metalowców i tak dalej. A ponieważ ja tych Les Pauli mam trochę i już umiem mniej więcej rozpoznawać brzmienie Les Pauli, dzieląc je na epokę, na model, na wyposażenie i tak dalej, pomyślałem sobie, że skoro robimy pick-upy do Les Paula, to po prostu musimy zacząć je jeszcze raz. I fajnie, bo chłopak się nie poddał. Nie poddał się, ja też starałem się być miły. Nie pisać klęska, bracie, nie? Tylko tam... Mówię, no nie popełnia błędów, ten kto nic nie robi, no. Zgadza się. I Grzesiek się nie poddał i mówi, robimy do skutku. I rzeczywiście, wysłał jeszcze kolejny, ja zrobiłem jakąś analizę. No mam za sobą studio nagrań, więc mogłem zrobić też analizę pasmową. Powiedz mi, jakie miały być te pick-upy? Co ty miałeś w głowie? Właśnie. I dlaczego nie? Właśnie nie miały być za silne, to jest pierwszy komunikat. Jakie miały być? Ja nie zgadzam się z powszechną opinią, że Gibson musi być mulisty, gruby, nie wiem, zbasowany. To jest w ogóle nieprawda. Tak jak opowieści, że Stratocaster to musi być szklanka. Przepraszam wszystkich w ogóle bardzo, ale siedzę w tym już długo. Stratocaster to nie jest żadna szklanka. To w ogóle nie o to chodzi. W ogóle, czy Jimmy miał szklankę? Czy Rayvon miał szklankę? Czy Mayer ma dzisiaj szklankę? Czy Clapton ma szklankę? Nieprawda. Często jest tak, że w nagraniu one brzmią równo grubo jak Gibsony. I w drugą stronę. Jak słuchacie Jimmy Page'a,
Bonamazy i jeszcze paru fajnych grających, nie będę już wypominał im tego, fajnych paru brzmiących na Les Polach. To nie słyszysz tam jakiegoś mułu, tylko słyszysz klarowny ton. Z pick-upu neckowego słyszysz piękną górę, klarowną, a jednocześnie jest to humbucker. Z pick-upu bridge'owego słyszysz środek, definicję dźwięku i pełność całego brzmienia. To są mity, że Les Paul musi być ciężki i że Les Paul musi być po prostu mulisty i tak. To znaczy, że coś jest nie halo. Albo w drzewie, albo z pick-upami, nie? Taka jest niestety prawda. Bo te prawdziwe nasze wzorce brzmieniowe u tych wszystkich, to nie chodzi o mnie, tylko o świat, który tych gitar używa całe lata. Są zupełnie inne. I takie też nałożyliśmy sobie ramy, że robimy pick-upy, które ten, który ma 5% więcej sygnału niż fabryczny Gibson z tamtego okresu, czyli PAF, i ma klarowniejszą górę z lekko podciętym niskim środkiem. Ten natomiast nie ma mieć tyle góry, ma mieć więcej sygnału o 10% niż klasyczny pick-up z tamtego okresu Gibsona. Ma mieć tą samą czytelność jakby instrumentu, strun, a przede wszystkim gitarzyny, artykulacji, co jest moim zdaniem najważniejsze. Nie? To jest wtedy najfajniej, kiedy ten sam instrument na tym samym wzmacniaczu bierze inny gitarzysta i brzmi to tak, zmienia się gitarzysta, nic się nie zmieniło i nagle masz inny świat. Tak. Nie oceniam, który jest lepszy, tylko mówię o tym, że jest inny. Bo wtedy instrument przenosi to. I właśnie te pick-upy takie miały być. No i walczyliśmy. No i jeszcze kolejny nie, to już miesiące potem trwało, ale było coraz bliżej. I po tam, nie wiem, powiedzmy 3 czy 4 miesiącach, no może trochę więcej, już nie pamiętam, mieliśmy bridge'owy. Mieliśmy świetny pick-up bridge'owy, który grał dokładnie tak jak trzeba, czyli miał tą górę zdefiniowaną, nieprzegiętą, nie był piskliwy, miał świetny środek i bardzo fajny, taki miękki, kontrolowany dół. No i potem pick-up neckowy. Tu poszło szybciej, ale też trwało to jeszcze trochę, nie? Już mniej więcej Grzegorz czuł intencje, ja już mu mówiłem mniej więcej, jak ma to wyglądać. I powiedzmy tam po jakimś czasie dopracowaliśmy się kompletu. No i jak założyłem na jedną gitarę, mówię, no kurde, muszę mieć dalej, nie? I żeby było jasne, ja nie mam z tego nic. Nie? To w ogóle, mimo że to się nazywa Łukaszewski Signature Set, ja nie mam z tego nic. No, szczerze mówiąc, dostałem od Grzesia 2 komplety za współpracę, a teraz każdy następny już sobie kupuje. I tak bym kupił, nie? Bo ta cena, którą on proponuje, to jest połowa kosztów analogicznych pick-upów ze świata, a te są lepsze moim zdaniem, do Les Paula. To jest ważne, jeżeli ktoś się porusza jakby w tym samą ścieżką, co ja, a jest naprawdę taka duża rzesza ludzi, nie? I się udało. I już teraz 3 gitary, które wam dzisiaj pokażę, to są też gitary z tymi pick-upami, nie? Bo one jakby grają dokładnie tak, jak trzeba. I co jest jeszcze fajne, powtarzalność brzmienia. Jemu nie udało się zrobić jednego setu. Aha. Jemu się udało zrobić, on już wie, jak je zrobić za każdym razem. I to jest pierwszy, wiem, że jest wielu wytwórców pick-upów w Polsce, nie z wszystkimi pracowałem, więc nie wiem, czy mają tą wiedzę, czy nie. Ale ja trafiłem po raz pierwszy na chłopaka, któremu, jak mówię, mniej niskiego środka w okolicy 280 Hz. Więcej górki, ale nie super góry, tylko w okolicach 3 kilo. To on to robi. Ja nie wiem, jak on to zrobił, ale on tym drutem, tym magnesem to zrobił. I wyszło na to, pewnie dla niego z powodów finansowych najgorzej, że tak. Stoliki do tych pick-upów musi zamawiać za granicą, teraz nie będę strzelał gdzie. Bo są z miedzi i mosiądzu jakiegoś stopu. Karkasy maślane, ciągnięte ze Stanów, tam gdzie kupuje Gibson. Magnesy z Anglii, od Bernacle'a. Alnico 2. Drut z Ameryki, z innej wytwórni znowu, która robiła drut dla starych Gibsonów, miedziany drut o takiej średnicy, ale z lakierem o takiej średnicy, bo średnica lakieru też ma znaczenie. Wszystko poza granicami Polski, on tylko to składa, skręca, nawija i tak dalej i wie, jak to zrobić, nie? I mówi, no trudno. Ale satysfakcja na wieki. Jest. Po to pokaż, jak to gra.